Monika Wróbel, Wnuk, witam Państwa serdecznie w kolejnym wydaniu serwisu Flash. Zaczynamy od informacji ważnej dla mieszkańców dzielnicy Sucha Wieś. Strażacy z tamtejszej jednostki OSP otrzymali pierwszy wóz gaśniczy. Pojazd to Star 266, średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Posiada zbiornik na wodę o pojemności 2,5 tysiąca litrów oraz autopompę o wydajności 1600 litrów na minutę. Jest wyposażony w warmatkę wodną. Długo czekaliśmy na ten dzień, żeby pozyskać takie właśnie średnie auto bojowe, no bo nie mieliśmy do tej pory czegoś takiego, a jest nam bardzo potrzebne. Bardzo się cieszymy, że udało się pozyskać ten wóz. No i będziemy działać dużo lepiej, będziemy próbować jeszcze rozwijać naszą straż, zapisywać ochotników, żeby to prężnie działało wszystko. W Radomsku mamy w tej chwili 5 ochotniczych straży pożarnych, w tym 4 mają wartość bojową. Zależy nam na tym, żeby te jednostki były w całym mieście, ponieważ ochotnicy mogą szybko reagować na różnego rodzaju zagrożenia, ale też o czym trzeba pamiętać, ochotnicze straże pożarne też są takimi jednostkami kulturotwórczymi na terenach dzielnic. Dzięki temu, że dysponują strażnicami, mogą organizować również takie życie społeczne na dzielnicach peryferyjnych miasta Radomska. Jest to moment, kiedy jednostka, która się odrodziła, która odbudowała swoją zdolność bojową, otrzymuje wóz taki z prawdziwego zdarzenia bojowe, w którym może bezpiecznie i skutecznie brać udział w akcjach gaśniczych. Auto zostało zakupione od gminy Kamieńsk za 15 tysięcy złotych netto. Niedługo rozpoczną się wakacyjne wyjazdy, także te harcerskie. Z Katarzyną Leszcz z radomszczańskiego ZHP rozmawialiśmy o tym, jakie plany na lato mają radomszczańscy harcerze. Część obozów naszych środowisk, które organizują, już są w fazie rejestracji. Stanica harcerska w Białymbrzegu również powoli szykuje się na grupy, które będą nas odwiedzać już od końcówki czerwca. Jak było w tamtym roku? W minionym roku, o ile nasze środowiska radomszczańskie zorganizowały obozy, w zasadzie wszystkie, tak były one mniej liczne. A jeżeli chodzi o stanicę harcerską w Białymbrzegu, no to tam grupy były znikome, w większości były to nasze grupy radomszczańskie. W tym roku całe szczęście już gościmy grupy z całej Polski. Staramy się funkcjonować bez zmian. Wiadomo, że te momenty, kiedy byliśmy w strefie czerwonej, musieliśmy przenieść nasze działania do internetu, również się to odbywało. No i tylko kiedy była taka możliwość, organizowaliśmy zbiórki zastępów w tych mniejszych grupach, żeby jednak dążyć do tego, żeby dzieciaki były ze sobą w takim kontakcie bezpośrednim. Z niecierpliwością czekamy na tę akcję letnią. Jest to taki czas, kiedy przez te 2 tygodnie faktycznie przebywamy ze sobą, zacieśniają się różne więzy, tworzą przyjaźnie i to jest dla nas taki najważniejszy czas w całym roku harcerskim. Zuchy, cały czas są tworzone nowe grupy, przyjmowane dzieciaki? Jak najbardziej. Odbywały się teraz nabory bardziej pocztą pantoflową, gdzieś ktoś usłyszał, a dzieci są spragnione takiego kontaktu, więc odnotowaliśmy wzrost liczebności w gromadach zuchowych, więc trzymamy się dobrze i oby tak dalej. Blisko 60 zawodników wzięło udział w biegu na jedną milę, który odbył się w Kamieńsku. Impreza została połączona z otwarciem nowej bieżni lekkoatletycznej. Biegacze startowali w seriach po około 10 osób. Jak podkreślali w imprezie, nie liczył się wynik, tylko dobra zabawa organizowany przez gminę Kamieńsk oraz Stowarzyszenie Aktywni Kamieńsk Bieg został połączony z oficjalnym otwarciem nowej bieżni lekkoatletycznej. Sprawdziła się, jesteśmy bardzo zadowoleni z tej inwestycji. Cały czas są tutaj osoby, które biegają. Nie są to tylko zawodnicy, ale i rekreacyjnie sobie mieszkańcy biegają, biegają sobie zawodnicy różnych klubów. I co mnie bardzo cieszy, dzieci ze szkoły podstawowej wróciły znowu do biegania po bieżni na stadionie w Kamieńsku. Koszt inwestycji to około 900 tysięcy złotych. Towarzystwo Budownictwa Społecznego dba o zasoby mieszkaniowe w Radomsku. Zapytaliśmy, jak idzie jej realizacja polityki mieszkaniowej miasta. Obecnie realizowane są listy przydziałów, które zostały zatwierdzone na koniec zeszłego roku. Ciągle w budowie jest 6 blok przy ulicy Sadowej. Do końca lutego 2022 roku ma zostać oddany do użytku. Rozpoczęliśmy
miesiącu czerwcu taki nowy program Wyremontuj Zamieszkaj, gdzie wskazaliśmy 5 lokali do remontu, które będą osoby, które będą chciały wynająć, wyremontują sobie we własnym zakresie i wtedy będą mogły wstąpić w stosunek najmu poza kolejnością z listy przydziału. Jak można ocenić stan mieszkaniowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego? TBS dysponuje kilkoma nieruchomościami, które są w złym stanie technicznym. Spółka próbuje je remontować. W tym i poprzednim roku skupiono się głównie na naprawie dachów. W przyszłym spółka chce zająć się oknami i drzwiami oraz remontować elewacje. Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przedstawił nam analizę planów inwestycyjnych oraz funkcjonowania przedsiębiorstwa. Działania inwestycyjne naszej spółki jak co roku zakładają wymianę przynajmniej jednego bądź dwóch najstarszych autobusów, jeżeli nie na nowe, to przynajmniej na dużo młodsze. I tak też zamierzamy dokonać przynajmniej zakupu jednego autobusu w tym roku. Zamierzamy również w tym roku w ramach działań inwestycyjnych dołożenie 3 tablic informacji i wymiany 3 nowych przystanków wspólnie z miastem. Związane jest to z remontem ulicy Kościuwa, który ma się odbyć. Tam będą 2 nowe przystanki łącznie z nowymi tablicami informacji pasażerskiej oraz taki przystanek razem z tablicą przy nowym basenie przy szkole numer 6. Cały czas w planach gdzieś tam mamy przygotowany projekt inwestycyjny remontu hali napraw, która tego już od wielu lat wymaga. Natomiast są to środki rzędu 10 milionów złotych i tak naprawdę czekamy na nowe rozdanie środków unijnych, ponieważ tylko wtedy będziemy mogli taką inwestycję zrealizować. Prezydent Radomska przedstawił raport o stanie miasta. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności prezydenta w roku poprzednim. Radni podczas sesji decydowali też o udzieleniu absolutorium dla Jarosława Ferenca. Radni udzielili wotum zaufania i absolutorium prezydentowi Jarosławowi Ferencowi. Głosowanie poprzedziła dyskusja nad raportem o stanie miasta. Ja bardzo dziękuję Radzie Miejskiej, że udzieliłam dzisiaj wotum zaufania oraz udzielił absolutorium, ponieważ rok 2020 to był rok pandemii, ale jednocześnie dla budżetu Radomska to był bardzo udany rok, dlatego że udało nam się zrealizować wiele inwestycji. Wydatki majątkowe były znacznie większe niż w latach poprzednich, a dodatkowo uzyskaliśmy dużą nadwyżkę operacyjną, ponad 18 milionów złotych. I to powoduje, że dzięki temu w przyszłych latach nasze miasto będzie mogło korzystać z kolejnych środków, zarówno zewnętrznych, ale też będzie miało środki na wkład własny. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć z pewną odpowiedzialnością, że rok 2020 był rokiem bardzo trudnym dla samorządu i to był rok próby dla gospodarzy miast, dla organów uchwałodawczego i wykonawczego, czyli dla prezydenta miasta Radomska. W mojej ocenie pan prezydent nie zdał egzaminu w roku 2020. My w 2020 roku powinniśmy w związku z pandemią poczynić wszelkie możliwe kroki do tego, aby pomóc przedsiębiorcom, aby zahamować możliwość podejmowania uchwał dotyczących zwiększenia opłat, czy to za odpady komunalne, czy to też podatków. My podejmując uchwały w tym roku kierowaliśmy się głównie interesem publicznym mieszkańców naszego miasta. Pan prezydent natomiast, pomimo tego, iż mieliśmy pandemię, pomimo tego, iż ludzie tracili pracę, podjął uchwały, które zmierzały do tego, aby zwiększyć te koszty. Za udzieleniem absolutorium głosowało 12 radnych, 2 było przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu. Wzrośnie opłata za odbiór odpadów. Od sierpnia radomszczanie zapłacą więcej za śmieci. Stawka obowiązująca do tej pory to 16 zł za osobę w przypadku śmieci segregowanych. Po podwyżce będzie to 24 zł. 2 razy więcej płacić będą ci, którzy nie segregują. Zwiększone stawki opłat będą obowiązywały już od 1 sierpnia tego roku. Wzrost kosztów funkcjonowania systemu wynika z wielu względów. Tak naprawdę przede wszystkim zagospodarowanie odpadów uległo wzrostowi kosztów. Przede wszystkim mamy tutaj na uwadze opłatę marszałkowską, która z 74 zł w 2016 roku doszła do ponad 270 zł w chwili obecnej. Mamy wzrost kosztów
kosztów zagospodarowania frakcji kalorycznej, która musi być zagospodarowana w sposób termiczny. W 2016 roku mamy kwotę w granicach 100-140 zł. W chwili obecnej jest to kwota 600-700 zł za tonę, także jest tu też ogromny wzrost kosztów zagospodarowania tego rodzaju odpadu. Mamy tutaj, tak jak wszyscy przedsiębiorcy działający na rynku, mamy tutaj wzrost kosztów płacy, kosztów pracowniczych. Sprawa drogich śmieci to nie problem Radomska, ale całej Polski. Z raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że przyczyn wzrostu cen można szukać także między innymi we wzroście kosztów działalności, braku konkurencji, niewystarczających narzędzi nadzorczych w rękach samorządów. Rozwiązaniem tych problemów może być m.in. większa aktywność samorządów, dalsza rozbudowa mocy przetwórczych instalacji, mechanizmy intensyfikacji konkurencji czy stworzenie nadzoru nad rynkiem w zakresie cen. Omówienie działalności Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w kontekście niszczejących składników jego majątku, w tym zabytkowego budynku kina Kinema, była jednym z tematów debaty radnych miejskich. Po raz kolejny powraca temat przejęcia przez miasto Radomsko budynku dawnego kina Kinema. Niestety wciąż nie jest to możliwe. Na przeszkodzie staje część druhów z OSP Radomsko, która to jest właścicielem obiektu. Tymczasem budynek popada w ruinę. Ma związane ręce, ponieważ nie ma partnera po drugiej stronie do rozmowy. Mówimy tutaj o stowarzyszeniu OSP Radomsko, które jest właścicielem tego obiektu. Sprawa w tym stowarzyszeniu jest bardzo skomplikowana, nie ma tam zarządu. Dzisiaj byli zaproszeni na posiedzenie komisji członkowie tego stowarzyszenia. Nie przyjęli zaproszenia, nikt się nie odezwał. Moim zdaniem jest to stowarzyszenie patologiczne, które należy skontrolować i przejąć ten majątek. Nie może być tak, że tak cenny historycznie obiekt jak obiekt kina, Kinema, niszczy je i gdy nic z tym nie zrobimy, będzie niszczał i popadnie w ruinę. Komisja, radni z Komisji Rozwoju Miasta już od dłuższego czasu zajmują się tym tematem. Dzisiaj podjęliśmy wniosek do prezydenta, aby wystąpił do wojewódzkiego konserwatora zabytków, aby objąć Kinema ochroną prawną, czyli wpisaniem do rejestru zabytków. Byłoby to ochrona w jakimś sensie przed tym, gdyby ten obiekt przeszedł w jakieś inne ręce niż miejskie, aby nie został zburzony. Funkcjonowanie stowarzyszenia sprawdza również Starostwo Powiatowe w Radomsku. 21 lipca 2021 roku odbędzie się posiedzenie sądu, który to podejmie stosowną decyzję co do przyszłości stowarzyszenia. Dobrnęliśmy do końca sezonu w trzeciej lidze w grupie pierwszej. Sezonu, w którym to RKS Radomsko miał walczyć o jak najwyższą lokatę, a skończyło się spadkiem do czwartej ligi. W ostatnim meczu w sobotę 19 czerwca radomszczanie przegrali z Concordią Elbląg 0-2. Mecz RKS Radomsko z Concordią Elbląg był spotkaniem nie tylko o przysłowiową pietruszkę, ale o chociażby honor. RKS i Concordia to zespoły, które opuszczają w tym sezonie szeregi trzeciej ligi. Niemal przez całe spotkanie grę prowadzili goście z Elbląga, a gracze z Radomska skupili się na grze defensywnej i wyprowadzali kontry. Jedynego gola w pierwszej połowie meczu dla Concordii zdobył chwilę przed przerwą Dominik Pawłowski. Z kolei najlepszą okazję dla RKS zmarnował Robert Dziółkowski, będąc sam na sam w sytuacji z bramkarzem Concordii. W drugiej odsłonie meczu wciąż przeważali goście i udokumentowali ten okres gry zdobyciem kolejnego gola w 87 minucie przez Jakuba Bojasa. Jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz, no to może wynik, tak jak pan powiedział, no jest bardzo zły, tak, bo to jest porażka. Natomiast stworzyliśmy sobie bardzo dużo sytuacji podbramkowych i wystarczyło strzelić kilka bramek więcej i wtedy możesz jedną czy dwie bramki nawet stracić, tak? Ale no, skuteczność w tym sezonie i błędy indywidualne w defensywie, tak jak i dzisiaj, spowodowały, że nie wygrywasz i nie zdobywasz punktów. W całym sezonie RKS Radomsko zgromadził na koncie 42 punkty i ostatecznie zajął 18 miejsce. Żółto-niebiescy wygrali 11 spotkań, 9 zremisowali i 14 przegrali. Awans do drugiej ligi zapewniła sobie drużyna Pogoni Grodzisk Mazowiecki, a RKS spędzi sezon na czwartoligowych boiskach.
pierwszym barażowym meczu o awans do drugiej ligi tenisa stołowego zespół UMLKS Radomsko pokonał Meteor 2 Wąchock 6-4. Punkty dla radomszczan zdobyli Bartłomiej Molka 2,5, Paweł Kozera i Bogdan Kokosiński po 1,5 oraz Ireneusz Grodek 0,5 punktu. Rewanż 26 czerwca o godzinie 11 w Wąchocku. Żubry zwiększają przewagę w lidze szóstek w Radomsku. W rozegranej szóstej kolejce radomszczańskiej Ligi Szóstek Piłkarskich sporą niespodziankę sprawił online team, który pokonał wyżej notowaną GBD Architekturę 2-1. W meczu kolejki pomiędzy Słowianami a OSTR Bugaj padł remis 2-2. Swój dorobek punktowy zwiększyły Żubry po wygranej 10-0 z outsiderem ligi, Huraganem Wiśniówka, i umocniły się na pozycji lidera. Z kolei szansa uległa drużynie Goldcar 5-9. Siódma seria gier zaplanowana jest na 26-27 czerwca. W serwisie to już wszystko. Widzimy się za tydzień. Czytajcie nasz portal codziennie, odwiedzajcie nas na Facebooku i Instagramie, subskrybujcie nasz kanał na YouTubie.